23 marzec, 7:30 rano. Jedna z plantacji rzepaku w powiecie toruńskim. No, tej nocy mieliśmy spadek temperatury w klatkach meteorologicznych między minus 5 a minus 6. Co gorsza, nie był to poranny przymrozek, tylko całonocny spadek temperatury. Nie widać tego dobrze na filmie, natomiast no, rośliny całe, praktycznie całe są zmrożone, zmarznięte. W środku widać kryształki lodu w łodydze. Trudno powiedzieć, jaki to wszystko będzie miało wpływ. O, tutaj bardzo dobrze widać zmarzniętą łodygę i te kryształki lodu, złamała się. Miejmy nadzieję, że natura jest na tyle mądra, że nie będzie to aż tak strasznie skutkowało, jeśli chodzi o stan roślin. Natomiast no, jeżeli sytuacja pogodowa wróci nam do normy, wydaje się niezbędne w najbliższym czasie zastosowanie tak zwanych stymulatorów wzrostu i rozwoju roślin, żeby jakoś te rośliny pomóc im w odzyskaniu dobrej kondycji. Tu ze swojej strony będziemy polecali preparaty oparte na algach i aminokwasach, na przykład nasz Seaweed Amino w dawce lit na hektar.